Są takie rekolekcje przed naszym świętem patronalnym, które będziemy obchodzili 20 listopada. Przygotowujemy się do ci młodsi, oczywiście, którzy poznają KSM, do złożenia przyrzeczeń właśnie podczas uroczystości Chrystusa Króla. A dla pozostałych to oczywiście takie nasze formacyjne pogłębienie też wiary, ale takie umocnienie, bo tak też prosiłem Ojca, żeby trochę było właśnie w takim kontekście. Właśnie dzisiaj wiadomo, z wiarą czasem młodzi mają problem. W sens, dlaczego warto wierzyć i w tym kościele być i jeszcze działać. Tak będziemy próbowali tutaj trochę tej nadziei dodawać. Ojciec będzie próbował, bo my to będziemy tylko wspierać. Ale 34 osoby jest młody. Też cieszymy się, że jest trochę osób, które tak mają styczność z KSM-em niedługą, więc to będą też takie warsztaty trochę, które będą promowały nasze stowarzyszenie i takie też budowanie relacji. Właśnie praca w grupach, to wszystko, żeby też czuć się dobrze w stowarzyszeniu.